Rozdział jedenasty. Dwa miliony złotych. Prokurator powiedział: A więc wszystko jest jasne. Nie wiedziałem, czy śmiać się, czy protestować. Prokurator Ojrzyn, nadzorujący prowadzone przez nas śledztwo, musiał być z usposobienia optymistą, ale niezbyt bogatym w doświadczenie. Po godzinnej rozmowie w komendzie powiedział: że wszystko. Co przedstawiono w raportach, skłania do przypuszczeń, iż całość sprawy Salińskiej jest absolutnie zrozumiała. Pułkownik z major żyłą zdobyli się tylko na taktowne potaknięcie, byli zwolennikami dobrych stosunków z prokuraturą. Nie wyglądacie na przekonanego, powiedział Ojżyn i trzepnął w trzytomy akt Salińskiego śledztwa. Dlaczego? Owszem, powiedziałem dyplomatycznie. Skoro takie są wnioski prokuratury. Nie tylko, powiedział pułkownik i spojrzał na mnie nieprzyjaźnie. Trzeba się zabrać do sprawy włamania. Jest monic centrali. Za dużo grzebania się z tym bankiem. Rozumiem, odparłem. Mam zająć się Bankiem Bałtyckim. Jakie są w takim razie wnioski kolegi prokuratora? Ojrzyn ponownie trzepnął w trzy tomy akt salińskich i rzekł Prokuratura uważa, że w tym stadium dochodzenia może przejąć śledztwo. Rozmawiałem dziś rano z szefem, zgadza się. Ze swej strony, ponieważ będę kończył całą historię, sądzę, iż należy zająć się wyłącznie dochodzeniem w sprawie śmierci Fralochma, szwedzką sprawą. Zdaje mi się, że trzeba będzie wydać rozkaz aresztowania tego pontoniarza strzeleckiego. Znowu, powiedziałem. Nie przerywajcie, pułkownik chciał szybko zakończyć konferencję. Tak, znowu, Ojrzyń przekartkował pierwszy tom i coś tam pstryknął ołówkiem. Wyraźny 230 kodeksu karnego. Koledzy się zgodzą. I nie czekając na naszą aprobatę. Prokurator Ojrzyn ciągnął dalej. Rudzka, samobójstwo w afekcie. Wprawdzie nietypowe dla tej generacji, ale dlaczego patrzeć w schematach? Właśnie, dlaczego patrzeć w schematach, powiedział z zadowoleniem pułkownik. Pozostaje napad na profesora Wirte, ciągnął dalej prokurator. Otóż chcę kolegom przypomnieć. Że już w lutym prokuratura, na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Narodowej, przypominała milicji o potrzebie wzmocnienia posterunków w salinie w okresie letnim. Co zrobiono? Nic. Mam etaty, ale nie mam ludzi, powiedział pułkownik. Wasza sprawa moja przypomnieć. Jest duży ruch turystyczny, włóczą się ludzie, nie ma kontroli. Napad na Wirtę ma wyraźne tło rabunkowe. Przypomnę, że z posterunków w Salinie do prokuratury powiatowej były doniesienia, iż jakieś złodziejaszki skradły drabinę metalową ze stacji archeologicznej, a nie dalej jak dwa miesiące temu posterunek został zawiadomiony o kradzieży obrączek czy też bransolet, wykopanych przez archeologów. Bransolet? Chyba nausznic, powiedziałem. I skąd pan to wie? Możliwe. Jest meldunek w prokuraturze powiatowej, złożony przez kierownika stacji. Profesora Wirt? Nie przeszkadzajcie, powiedział pułkownik. Cholerny upał. Kończcie, kolego. Już kończę. Więc napad na Wirtę, rzecz prosta. Trzeba Salin wzmocnić milicyjnie. Nie chcę się tym zajmować, ale rabunek oczywisty. Ostatecznie profesor Wirta jest zamożnym człowiekiem. Nawet bardzo. Sprawdzałem konto bankowe. Dwa miliony z kawałkiem. Co? Obudził się major żyła. Tak. Prace profesora są publikowane na całym świecie. Honoraria w Dawidzach coś znaczą, powiedziałem. Kończcie, kolego. Pułkownik ocierał twarz z nudy i potu. Już kończę. Więc bierzemy szwedzką sprawę. Było parno, jak to przed burzą. Pułkownik otworzył drugie okno. Z kamiennego podwórza wzniosła się kolumna żaru. Powiedziałem. A kradzież w muzeum? Kradzież. A propos, czy nie zauważyliście, że mnożą się kradzieże w muzeach? Te obrazy we Wrocławiu. W Lublinie skradziono pistolet z wystawy uzbrojenia partyzanckiego. wtrąci użyła. Właśnie. Sprawca? Chyba jakiś smarkacz albo maniak. Więc to by było wszystko. Prokurator zebrał akta. Zatrzymałem go. A kalendarz Rudzkiej? A sztylet? A znikający posąg Boga Trzygława? Pułkownik popatrzył na mnie z niechęcią. Ojrzyn powiedział: Panie kolego, pan jest trochę mistyk. Pan lubi mitologię, ale kodeks karny i przepisy dochodzenia śledczego nie są zbudowane na legendach. To tak, jakby pan chciał z Biblią dochodzić prawdy. Dziękuję kolegom. Pożegnał się z pułkownikiem i żyłą. W drzwiach zatrzymał się jeszcze i powiedział. Aha, raporty w sprawie salińskiej są naprawdę świetnie opracowane. To bardzo ułatwi zamknięcie sprawy. Jeszcze raz dziękuję, a porucznikowi w szczególności. Do widzenia. Wyszedł. Żyła roześmiał się. Było parno. Chmura o barwie oksydowanej stali rosła na południowej części nieba. Miasto oddychało ciężko w smrodzie benzyny. Rzadkim kurzu i wyziewach podwórek. Szukałem zieleni, ale były tylko mury, szare, popielate, brudne, czerwone, bez tynków. Jak? Czym? Dlaczego? Kto? Na dwa ostatnie pytania nie miałem odpowiedzi. Dlaczego i kto? Prokurator miał dla niego wszystko, co rozegrało się w czasie trzydziestu salińskich dni i nocy. Było wyraźne, ponieważ ponieważ on nie mitologizował tylko ja ja właśnie posługiwałem się legendą, zastanawiałem się nad tym, jak bardzo musiałem przesiąknąć atmosferą w której żyli ludzie ze stacji salińskiej i nie potrafiłem odpowiedzieć sobie dlaczego dlaczego pozwoliłem na przesączenie się legendy do wyraźnej rzeczywistości ujętej w suche fakty dochodzenia zostałem zmitologizowany. Przez szkielet zabitej tysiąc lat temu dziewczyny? Wikingów kamienieckiego? Trzytwarzowego boga derkacza? Bursztynowe igły wirty? Na pierwszej stronie gazety, która w tym mieście ukazywała się po południu, widniał czerwony tytuł. Najazd wikingów na Salin. Przeczytałem. W najbliższą niedzielę, trzynastego bieżącego miesiąca. W miasteczku Salin w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego odbędzie się niezwykle interesująca impreza, zorganizowana staraniem Powiatowego Domu Kulimy i Wydziału Kultury PRN. W południe ulicami miasta przeciągnie barwny orszak w strojach starosłowiańskich, a przewodniczący MRN przekaże władzę nad miastem kapłanowi starosalińskiego Boga Trzygława. Warto tu przypomnieć, że Trzygław, wedle wierzeń słowian pomorskich, był panem wody, powietrza i ognia. Dr. Łucja Romentaler, członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Salińskich, wybitny archeolog, poinformowała naszego przedstawiciela, redaktor Cybisa, że na wzgórzu sakralnym, gdzie trwają prace nad odkopaniem świątyni Boga Trzygława, zostanie ustawiona makieta posągu tego bóstwa. W obecności mieszkańców i zapewne ogromnej rzeszy turystów, Którzy zjadą na uroczystości salińskie, odbędzie się widowisko wróżb starosłowiańskich. Czarny koni Boga Trzygława przejdzie przez dziewięć złotych włóczni. Jednak punktem kulminacyjnym obchodów w Salinie będzie wielka bitwa Salinian z wikingami, oblegającymi gród. Statki, ogniska, obrona murów, rakiety, potem tańce przy pochodniach, oto co stanie się udziałem wszystkich. Którzy zapragną zobaczyć rewelacyjny dzień Salina. Redakcja Kuriera wraz z Orbisem urządza wycieczkę do Salina. Bilety w cenie 70 zł, wraz z wyżywieniem, do nabycia w kasie Orbisu i sekretariacie redakcji Kuriera. Wariatka. Czysta wariatka. Gdyby reporter gazet nie podał nawet nazwiska, to i tak domyśliłbym się, że autorem salińskiej Hecy jest ona, ta Rynia, ta. Z niechęcią pomyślałem o Romen chociaż Bogiem a prawdą poza powodami do śmiechu niczego w moje salińskie bytowanie nie wniosła. A co na to surowy wirta, nie znoszący reklamiarstwa i traktujący naukę jak kult? Co na to sarkastyczny i tajemniczy kamieniecki? Derkacz? Co wreszcie ksiądz proboszcz, kropiący szkielety na cmentarzysku? W pierwszym odruchu chciałem dzwonić do redakcji, aby się upewnić. Czy wszystko to, co znalazło się pod krzykliwym tytułem, odpowiada prawdzie, lecz po namyśle machnąłem ręką. Bzdura. Jeszcze jedna okazja do nabicia w butelkę znudzonych plażowanie murlopowiczów. Twarde mięso w gospodzie, brak napojów, tłok w pociągu, zwiększone spożycie alkoholu. Może bójka. Oksydowana chmura pokryła całe nieboskłony na południu. Jeszcze nie przyszedł wiatr. Jeszcze nie spadły pierwsze krople ulewy. Nim doszedłem do pętli, na której obok kiosku drzemał tramwaj, już wiedziałem, jutro muszę jechać na salin. Właśnie pierwsza fioletowo-złota błyskawica i pierwszy suchy trzask w sklepieniu oksydowanej chmury otworzyły zamkniętą dotąd skorupę mojej wyobraźni. Biegnąc w potokach deszczu do bramy, powtarzałem głośno Woda, powietrze, ogień, woda, powietrze, ogień. A potem zobaczyłem trzy twarze Boga trzy głowa, Zamazane, jakby pod gęstą siatką z dagerotypu. Nie. Jeszcze mniej wyraźne. Zupełnie szare, bez barwy, ale były to jego twarze. I znowu jechałem na północ w kierunku morza. Pociąg, ten o świcie, był jak zwykle pusty. Wiozący tylko przez dwie czy trzy stacje robotników do cementowni. Potem zabierał kobiety z bańkami mleka, kolejarzy. Rozkrzyczanych harcerzy. Wagon pierwszej klasy, nasycony kurzem i słońcem, gwarantował więc iście biblioteczny spokój. Właśnie biblioteczny. Pracownik muzealnego księgozbioru był zaskoczony: pan chce to czytać. Kiedy potwierdziłem, nagle uśmiechnął się ze zrozumieniem: ach, pan studiuje zaocznie. I wręczył mi pięćset stronicowy tom z uwagą: że to jedyny egzemplarz. Więc trzymać wolno tylko trzydzieści dni. Powiedziałem, że zwrócę książkę wcześniej, najpóźniej za sześć dni. Muszę tylko coś sprawdzić. Pierwszy tom dziejów kultów pióra dr Raimunda Wirty leżał wciąż otwarty na moich kolanach, wciąż otwarty na pierwszej stronie, tam, gdzie było motto. Popełniłem błąd fatalny pierwszy tom, wydany w roku 1932. Był zbiorem źródeł pisanych, łacińskich, staroskandynawskich, niemieckich i staroruskich. Zrozumienie tekstów przechodziło moje kwalifikacje. Poza nielicznymi słowami wszystko, co zawarto w druku, co Wirta zebrał w ciągu lat studiów i badań, było dla mnie pustym dźwiękiem. Już motto umieszczone przed wstępem, a będące fragmentem staronorweskiego poematu Jarlas Skalda Annora porażało tajemniczością. Skieldung, piuteldi, Audit Vaspa Dauda, Hestandut, Hlenna Prestir, Hyriariuma Sudrat Yumi, Chwergi Pordi Halir Warda Heidi folk i wirki Breidu, Budlung Unriut borgarmonum biertum eldistal drepjierlu. Poemat jak głosił odsyłacz, napisano około roku 1011 na cześć norweskiego króla Magnusa. Pskieledung. to brzmiało niby uderzenie normańskiego miecza o salińskie mury. Dlaczego Wirta umieścił na wstępie dzieła swego życia to właśnie motto? I co oznaczało? Zniechęcony i zawiedziony, z tomiskiem i walizką, powlokłem się przez most, na drugą stronę rzeki. Nie pozostawało mce innego, jako kulcie Boga Trzygława zasięgnąć informacji u samego autora. Ligenza nie okazywał zachwytu z okazji mojego przybycia. Już wszystko wiem, obywatelu poruczniku. Wracamy. Tak jest, ligenza. Za sześć dni. Dlaczego za sześć? Akurat za sześć. Nie wiem, ale przypuszczam, że za sześć dni pojedziemy do domu. Bo był telefonogram, żebym się zameldował dziś w wojewódzkiej. Nie wyjechałem, bo jest poczta do obywatela porucznika, którą dostałem agenturalnie, że tak powiem. Co to znowu za bzdury? Obraził się, więc tylko podał mi list i odmeldował się służbowo. List w niebieskiej kopercie, bez nazwiska nadawcy jak zwykle jak zwykle psia Wściekłem się na tajemniczego informatora, który mącił mi w głowie. Tym razem pisał. Synu mój, czy doszło do twojej wiadomości, że w dniu 15 czerwca bieżącego roku odszedł z dworca głównego dodatkowy pociąg turystyczny do Warszawy, punktualnie o godzinie 17 minut po północy? Przy czym zwracam ci, synu, uwagę, że normalny pociąg pospieszny do stolicy Polski Ludowej odchodzi o godzinie 22.05. O czym powiadamia cię twój stroskany ojciec Virgiliusz. Ligenza Zjawił się jak na pożar. Tak jest, obywatelu poruczniku. Kto przyniósł tę bzdurę? Babka w czerwonych spodniach obywatelu poruczniku. W czym? Przecie melduje czerwone spodnie i tak zwany dekolt. Nie miała gdzie spać, więc ją zakwaterowałem w pokoju obywatela porucznika czyli na stacji tych archeologów. Rano dała mi ten list bo się nie mogła doczekać. Kogo? Do cholery. No, przecież melduję, że obywatela porucznika. Poszedłem do siebie zupełnie zgnębiony. Na stole znalazłem karteczkę od nieznajomej sublokatorki, napisaną pomatką do warg. Dziękuję za papierosy. Kasetka rzeczywiście była pusta, natomiast łóżko zasłane. Na poduszce leżał czerwony goździk. Miałem dosyć. Ale pan zirytowany, powiedziała syfonia, podając mi śniadanie. Nikogo nie ma. Profesory na wykopach, a doktorowa też zajęta, bo pan wie, w niedzielę u nas będzie teatr. Na całe miasto. Wie pan. Wiem. Ja też będę grała. Tak. Wiem. Wie pan. Ojej. Wiem. Ja będę dziewicą. Cała w bieli, i będę grała na tych to, jak im tam, no, tych cymbałach. Tak. Mojego noża Syfonia nie znalazła. Słucham. Noża. Jakiego znowu noża? Mówiłem przecież Syfonii. Parę dni temu zostawiłem w jadalni nóż, taki duży nóż z trzonkiem. Zginął tutaj. Tu nic nie ginie, ale może poszukam. Czasem z garnkami się zbiera różności. Może już Syfonia nie szukać. Znalazł się. O, ten wydobyłem z kieszeni sztylet nurkarski. Syfonia krzyknęła i zamknęła usta, aż wargi złożyły się w cienką linijkę. Wyprostowała się. No, to jak się znalazł, nie ma co robić krzyku. Tak, ma syfonia rację. Nie ma co robić krzyku. Zebrała naczynia i odeszła wolno, nie obejrzawszy się ani razu. Tego samego wieczora kazałem aresztować Marcelinę Chwościk. Wyszła wyprostowana, jakby szła na majowe nabożeństwo. Tylko na widok siedzącego za biurkiem Ligęzy. Żachnęła się, ale natychmiast spochmurniała i już później, przez sześć godzin, rozmowy. Twarz jej ani na moment nie straciła drewnianego wyrazu, jaki mają tylko wiejskie świątki przy piaszczystych drogach. Raz tylko krzyknęła, ale to się stało znacznie później, w nocy. Profesor Wirta długimi krokami przemierzał swój antykwaryczny pokój, powtarzając bezustannie: Niemożliwe, Marcelina. Niemożliwe. Andrzej siedział przy uchylonym oknie. Milczał. Kamieniecki uśmiechał się zagadkowo. Dlaczego? Dlaczego niemożliwe, kolego profesorze? Pan zna przecież wieś myślę, tę zacofaną, na drodze między kurną, chatą i telewizorem. Skrytość, zaciętość, chytrość. Skoro kolega porucznik twierdzi, iż widział jak syfonia kradła celowo podłożony sztylet, chyba nie ma lepszego dowodu na to, iż wręczyła komuś, kto tym sztyletem urządził panu rękę. Ale ona była taka do nas przywiązana, zawołał profesor Wirta. Za siedemset złotych miesięcznie plus jedzenie, powiedział spod okna Andrzej. Niech pan nie będzie cyniczny, kolego Derkacz. Nawet się nie staram, Panie profesorze, myślę tylko o biednej koleżance ludzkiej. Co pan chce przez to powiedzieć? Wirta stanął przed derkaczem. Tylko tyle, że zabójstwa chodzą stadami, choćby nawet jedno z nich się nie udało. Pan myśli, Marcelina? Nie, nie myślę. Słusznie, zachichotał po swojemu doktor Kamieniecki. Od tego jest inteligentny milicjant. Nie. Nie. Jeszcze raz nie. Przecież to dosłownie niczym plaga, zawołał profesor Wirta i wzniósł rękę ku górze. Słusznie. Trzygław się wściekł na zwiększone spożycie alkoholu w salinie i po raz drugi karze miasto znowu zachichotał kamieniecki. Wirta wzruszył ramionami i powiedział tylko Bzdury, Zabrał się do nalewania herbaty. Był bardzo zdenerwowany. Pauza milczenia, wypełniona brzękiem szklanek, trwała długo. Kamieniecki coś czytał w swojej księdze i raptem z satysfakcją złożył brunion. Zapytał Czy pan już przesłuchiwał Terynie? Mam zamiar to zrobić jeszcze dziś. To słusznie. I dobrze byłoby przejrzeć jej pokój. To właśnie robi mój asystent. O, to dobrze. Bardzo dobrze. No, będę uciekał. Mam jeszcze trochę pracy. Ta nasza łucja to taka piła. Chwileczkę, doktorze. Mam do pana małą prośbę. Pan, zdaje się, zna skandynawskie języki, a ja mam tu taki tekst. Zresztą z łaciną też sobie nie dam rady. Wyciągnąłem książkę. O źródła naszego profesora. Profesorze Kamieniecki przewrócił parę kartek. Wydanie z 32. W Polsce było tylko jedno, poinformował Wirta. Po co panu to tłumaczenie? Porucznik chce nam zrobić konkurencję, profesorze. Czasy, psiakrew, milicja z doktoratami. Ale nic z tego, kolego, skandynawskich nie znam. Łacina, owszem. O, to do tego jeszcze staronormandzki. Tak, profesorze, podsunął książkę Wircie, który ujął tą trochę jak mszał, w obie ręce i złożył na kolanach. Pan myśli, motto? Annora? Tak. Mowa Wikingów. Wertował kartki. Dawno tego nie miałem w ręku. Pan chce, żebym panu przełożył. Nie chciałem pana profesora fatygować, usprawiedliwiłem się. Cóż to dla naszego profesora? Ski, jarle, Knetlingi. Przecież pan, zdaje się, w Heidelbergu ten wykład po normandzku. Stara historia, twarz wirty przy obleku wyraz zażenowania. Oddał mi książkę. To, rzeczywiście, może innym razem? Właśnie, zgodziłem się chętnie, ale Kamieniecki wręcz niezgrabnie wetknął wircie książkę w rękę i nagabywał o czytanie. To nam dobrze zrobi po tym wszystkim. Zmieńmy, do licha, wymiar świata. Czytaj, profesor, wołał Kamieniecki. Sprawiał wrażenie sztucznej rubaszności, jakby chciał ukryć nurtującego uczucie lęku. Bo Kamieniecki, dałbym głowę, czegoś się bał. Niech pan tłumaczy, profesorze. Skieldung. Co to znaczy Skieldung, kolego derkacz? — Nie wiem, padło spod okna. Mścicielu. Szepnął Wirta. O, to ślicznie. A dalej? Głos Wirta raptem zmatowiał. Profesor czytał z przerwami, jakby każde słowo chciał podać słuchaczom w formie oszlifowanej bryły. Mścicielu, mścicielu. Na nic twe moce. Miasto, które paliłeś ogniem, jest silniejsze. Kamieniecki zachichotał i szybko otworzył myśliwską torbę, po czym wyjął brunion. Można zanotować. To znakomite. To straszne, padło spod okna. A poza tym zdaje mi się, że z Nagle pauze ciszy przerwał krzyk za drzwiami jakieś długie, bulgoczące. A, a, a. i do pokoju wpadła nie. Runęła Łucja rumentalerowa. Zatrzasnęła i całym ciałem zaparła drzwi. Potem uskoczyła za fotel profesora i znowu zabulgotała. Wyszczerzone zęby pod haczykowatym nosem, na którym sterczały niczym dwie lunety okulary z grubymi szkłami, sprawiały, że kobieta wyglądała równie zabawnie. Jak i upiornie. Do drzwi zastukano. Poderwaliśmy się, a roman Thalerowa krzyknęła. Nie. Nie. Lecz drzwi otworzyły się równocześnie z ostatnim jej krzykiem i zobaczyliśmy w nich nagą, usmarowaną czyim czarnym postać, która po sekundzie milczącego strachu przemówiła głosem sierżanta Ligenzy. Musiałem rozebrać cały piec, ale pan porucznik się ucieszy. Usłyszeliśmy łom odpadającego ciała. To zemdlała pani łucja. Marcelina chwościk, lat. Dwadzieścia. Padło z tamtej strony biurka. A więc lat dwadzieścia. Zamieszkała Salin, armii polskiej dwanaście zatrudniona sezonowo w stacji archeologicznej Zakładu Historii i Kultury Materialnej pan w charakterze kucharki i sprzątaczki od roku 1956 panna panna tak jest proszę dalej notować tylko odpowiedzi przesłuchiwanej powiedziałem do maszynistki posterunku i zwróciłem się do Marceliny Chwościk Obywatelka będzie przesłuchiwana w charakterze podejrzanej o udział w przestępstwie. Ma mówić prawdę. Za kłamliwe zeznania grozi kara. Tak. Będę mówiła. To już nie była tamta Marcelina, nasza syfonia, która śpiewała modlitewnym głosem szlagiery stancpudy, opowiadała filmy z seansów w kinie Wolność, krajała nam pajdy chleba z masłem i zamiatała podłogi. Duża dziewczyna z koroną warkoczy, piersiami rozsadzającymi stanik i czerwonymi łydkami. Przede mną siedziała wiejska kobieta ze złą twarzą. Obywatelko chwościk, czy przyznajecie się, że w dniu szóstego tego miesiąca skradliście z jadalni stacji ten oto sztylet nurkarski, który wam okazuje? Tak. Dlaczego? Chciałam to mieć. Po co? Przetarła spoconą twarz. Potem powiedziała: To było tak Mówiłam, żeby coś kupić do mięsa. Pan wie, jak to jest? Przynosi kobieta łopatkę albo nogę, czym to rozebrać? Mówiłam, że jak kto jedzie do miasta, żeby kupił tasaka albo co? Ale a to zapomnieli A to to, a to tamto, więc jak zobaczyłam, to wzięłam. Potrzebne było. Ale zaraz mi potem zginął. Może ze śmieciami wyrzuciłam? Raz wyrzuciłam sitko do herbaty. Maszynistka odstukała i zawisła z rękami nad klawiaturą. Okazuje obywatelce następujące przedmioty, znalezione w schowku w piecu, pochodzenia archeologicznego, trzy pokryte pleśnią, bransoletki miedziane. Figurka konika z drzewa, figurka ryby, również drewniana, dwadzieścia dwa paciorki z kości i szkła. Czy to także było potrzebne obywatelce do prac domowych? Podobały mi się. Proszę zapisać, powiedziałem do maszynistki. Przesłuchiwana przyznaje się, że skradła wyżej wymienione przedmioty ze zbiorów stacji archeologicznej. Marcelina otarła twarz wierzchem dłoni. Chwilę coś rozgryzała, a potem powiedziała: Nie skradła. Wzięłam. Dobrze. Wzięła. Profesor Wirta wiedział, że obywatelka bierze zabytki? Nie. O tych nie wiedział. A o których wiedział? O tych, co na uszy. Sam dał. Te złote nausznice, tak? Kiedy? O, już dawno. Zaraz na początku. Dobrze. Okazuję wam teraz plik listów napisanych przez zmarłą pracownicę stacji, Dorotę Rudzką. Listy te również znaleziono w schowku urządzonym w piecu w waszym pokoju. Do czego były potrzebne te listy? Marcelina otarła twarz. Siedziała nieporuszona i wyprostowana. Tylko palcami przebierała drobniutko frędzelki wełnianej chusty. Chciała koniecznie wziąć chustę, gdy zabierałem ją ze stacji. Więc do czego potrzebne były te listy? Nie wiem. Dobrze. Proszę zanotować. Przesłuchiwana nie wie. Niech mi obywatelka powie, czy czytała listy. Do kogo były pisane? Czytałam. A do kogo? To nie wiem. Do jakiegoś Daniela. Tam pisze raz Daniel. Aha, Daniela. Nie chce nam obywatelka powiedzieć, dlaczego wzięła. W jakim celu? To może powie, kiedy wzięła. Dawno? Niedawno. Rok temu? Tydzień? No, nie. Wtedy. Co wtedy? No, jak się zrobił ten szum? Pan poleciał do profesora, pan doktor dzwonił po pogotowie, a ja weszłam do pokoju i patrzę ona leży nieżywa. Listy były na stole, więc wzięłam. Dlaczego? Nie wiem. Z ciekawości? Tak. A co się chciała Marcelina dowiedzieć? Nie wiem. A dowiedziała się Marcelina czegoś naprawdę ciekawego? Nie wiem. Dobrze. Marcelina nic nie wie. A te fotografie panny ludzkiej, w której są powykływane oczy, też Marcelina wzięła? Nie. To wzięłam dawniej. Kiedy dawniej? No, jakiś tydzień przedtem. Przed śmiercią tej pani. I powykuwała Marcelina na fotografii oczy, tak? Otarła twarz wierzchem dłoni. Otuliła się chustką, choć pokój wypełniał lepki żar. Spoglądała teraz na maszynistkę, która bezmyślnie gapiła się w swoje polakierowaną paznokcie. Marcelina nie lubiła panny Rudzkiej, prawda? Co tam lubić, nie lubić? Jak to człowieka? Ale magistra derkacza. Profesora i doktora Kamienieckiego to Marcelina lubi? Doktora. O, tak. On jest stypny. Więc po co Marcelina wzięła te listy panny Rudzkiej? To były listy do jej brata. Co to Marcelinę obchodziło? Znała Marcelina brata panny Rudzkiej? Nie. Nie znałam. Niech mi Marcelina jeszcze raz opowie, jak wzięła te listy. Od początku przyniosła Marcelina najpierw herbatę do profesora. A tak, od początku przyniosłam herbatę do profesora. Pan tam był i oglądał te bursztyny. Postawiłam herbatę na biurku i też oglądałam te bursztyny. Taki krzyżyk tam był z bursztynu. Ładny, jak na łańcuszek do pierwszej komunii. Pokazałam panu, a profesor podziękował za herbatę i poszłam. Na schodach spotkałam pana Kamienieckiego. Chciał herbaty. Powiedziałam, że mu zaraz przyniosę, bo to mam dla pani Rudzkiej. Nawet weszłam z nim do kuchni i mu nastawiłam esencję. Lubi mocną. Doktor Kamieniecki był z Marceliną w kuchni? Więc Marcelina nie poszła od razu do pani Rudzkiej z herbatą? Nie. Przed tym poszłam nastawić nową esencję dla pana Kamienieckiego. On lubi mocną. Nawet się bałam, że mi dla pani ludzkiej ta herbata wystygnie. Ona lubiła wszystko gorące, ale nie, powiedziała, że dobra, i poprosiła o jeszcze jedną, bo ktoś ma do niej przyjść. Potem poszłam do siebie, a potem usłyszałam, jak pan krzyczy. Wyszłam, nawet nic na siebie nie wzięłam i zajrzałam. Drzwi były otwarte, a ona leżała tak przez krzesło. A na stole taka gruba koperta. Więc wzięłam i to wszystko. Marcelina myślała, że w tej kopercie są pieniądze? Nie. Ja pieniędzy nigdy nie brałam. To grzech. Więc widziała Marcelina od razu, że tam są listy. Tym razem odrzuciła chustę i rozpięła guziczek w bluzce. Gorąco tu. Można wody? Kazałem jej podać wody. Piła szybko i poprosiła o jeszcze. Była zmęczona. Zacząłem chodzić, chociaż nie lubię rozmawiać z przesłuchiwanymi od tyłu. Marcelina uczyniła to, co czynią wszyscy badani. Odwróciła się i wodziła za mną oczami. Proszę siedzieć spokojnie. Więc nie chce mi Marcelina odpowiedzieć na pytanie. Czy wiedziała, że tam są listy? Wzruszyła ramionami. Chustka opadła na krzesło. Marcelina siedziała znowu wyprostowana. Szklankę z wodą trzymała w dużych dłoniach. Jakby grzała ręce na kubku z wrzątkiem. Tak, pomyślałem, śmierć ludzkiej jest już jasna zupełnie jasna i z ciężkim sercem, niemal ze wstydem, zadałem Marcelinie to ostatnie pytanie. Od jak dawna żyje Marcelina z profesorem Wirtą? Nie poruszyła się, powiedziała. Proszę, co? Pytam, od jak dawna Marcelina jest przyjaciółką, kochanką profesora Wirty? Ja tam żadną kochanką nie jestem. To grzech. I nie wiem, co pan chce. Udaje albo naprawdę nie rozumie, pomyślałem. Pytam po raz trzeci, od jak dawna Marcelina śpi z profesorem Wirtą? Odstawiła szklankę i otarła ręce. Powiedziała bardzo cicho: Ja nie chciałam. Ja nie pytam się, czy Marcelina chciała, czy też nie. Pytam, od kiedy? Od wiosny. Dziękuję. Czy profesor dawał Marcelinie pieniądze? Czy coś obiecywał? Nie, nic nie dawał. Ja tak ze siebie. Rozumiem. Tak, rozumiem Marcelinę. Spojrzała na mnie jakoś tak, że przypomniało mi się jej spojrzenie z minionego czasu. Może w tym spojrzeniu była barwa sympatii? To znaczy nie. On raz powiedział, że jak skończy tu wszystko, całą robotę, to mnie zabierze pod kraków. On ma tam jakiś dom czy coś. A ja mu będę gotowała. On lubi, jak ja mu gotuję. Rozumiem. Dziękuję Marcelinie. Teraz Marcelina pójdzie sobie odpocząć i zje obiad. Raz przynajmniej ktoś dla Marceliny gotuje, prawda? Tak, odparła bez cienia ulgi, że to koniec. Wstała. Przytrzymałem ją za ramię. Chcę Marcelinie coś powiedzieć. Nie. Nie pytać, tylko opowiedzieć. Marcelina wzięła te listy, żeby zobaczyć, czy one są od tego, od kogo myślała i żeby mu pokazać, prawda? A gdy się przekonała, że to nie są te akielisty, listy, więc schowała je do pieca, bo już nie można było podrzucić. Myślę, że było już za późno. Nie odwróciła się. Powiedziała w otwarte na oścież drzwi. Tak, wtedy już było późno. Czy mogę już pójść? I odeszła spokojnie za milicjantem. Na stacji już było ciemno. Tylko z pokoju romen dochodził miarowy skrzyp bujanego fotela. Zapaliłem lampkę i długą godzinę siedziałem nad paczką listów Doroty Rudzkiej. Nie miałem siły czytać po raz wtóry arkusików pokrytych gęstym pismem, wypełnionych umoralniającymi banałami. Już przy wstępnej lekturze odniosłem wrażenie, że zmarła Rudzka, nie mając odwagi. Dlaczego? Dlaczego? Powiedzieć słów o miłości, dobroci serca, zrozumieniu drugiego człowieka Andrzejowi, swój monolog kierowała do okrutnego braciszka. Okazało się, że Daniel Ruczki Robox nie kłamał poza jednym wypadkiem że spalił listy od siostry. Musiał je rzucić siostrze na stół na pół godziny przed śmiercią gdy odmówiła mu dalszych bezwrotnych pożyczek. Innego wytłumaczenia faktu pojawienia się listów nie znajdowałem. W korytarzu trzasnęły drzwi. Ktoś zszedł do kuchni, słyszałem, jak dźwięczą fajerki. Potem wróciłem na górę. Skrzyp fotela na biegunach, dochodzący zza drzwi, działał usypiająco. Wyszedłem na ciemny hall chodziłem tam i z powrotem, nie mogąc skupić myśli. Skrzyp fotela i cykanie świerszcza mieszały ułamki niewypowiedzianych słów. Pachniało proszkiem do prania, zbutwiałym drzewem, gęstym cuchem ziemi, którym przeszły kości i skorupy znalezisk, złożone na półkach w halu. Nacisnąłem drzwi werandy, ustąpiły. Za szybą połyskiwały gwiazdy. Nie śpimy, rozległo się tuż koło mnie. W kącie werandy siedział kamieniecki. Z trudem opanowałem drżenie rąk. Ja pana kiedyś w ciemności postrzelę, panie doktorze. Zaśmiał się po swojemu. Chyba nie zdąży pan. Za cztery dni wyjeżdżam. Obawiam się, że nie będzie pan mógł tego uczynić. Pan mi przeszkodzi? Ja. Są wyższe moce, doktorze. Rozumiem. Zachichotał w kącie. Widziałem tylko kontur postaci, trzy gław. Albo Wikingowie, jak pan woli. Pan ich przecież bardzo lubi. Miał mi pan powiedzieć, gdzie pan znalazł sztylet? Na cmentarzu szkieletowym, w glinie. Potem wbiłem sztylet w czaszkę, żeby było śmieszniej. Na cmentarzu, HM. To by się zgadzało. Tak, zaszeptał kamieniecki. Tak, doktorze. Słowem, pan poruczniku, wie już, kto zabił? Tak, głos kamienieckiego zabrzmiał jeszcze ciszej. Owszem, wiem. Fralochma i rudzką naglił kamieniecki. Tak. I kto napadł na profesora wirte? Tak. Gratuluję. Obawiam się jednak, że jest pan w błędzie. Morderstwo na Fraloch nie ma żadnych motywów. Owszem ma. Oczywiście, jeśli założy się, że zamiast Fraloch ma miał zginąć kto inny. Kto inny? Co pan chce przez to powiedzieć? Niech pan nie udaje, doktorze. Mówmy poważnie. Kim jest? Anna Kamieniecka, do której jedzie pan do Szwecji? Wcisnąłem się za długi stół, wypełniający werandę, chciałem koniecznie zobaczyć jego twarz. Długo milczał i raptem, z churkotem, odstawił krzesło. Wyszedł na środek i odwrócony do mnie plecami, powiedział z gniewem: Nie pańska sprawa, niech się pan zajmuje nieboszczykami. Obecnie interesują mnie już tylko żywi. Panie doktorze, chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale historyk podrzucił swoją torbę i podkutymi butami burząc ciszę uśpionego domku, poszedł na górę. Zostałem sam. S. Rozdział 12. Ostatnia noc złotych ogni. Nad salinem rośnie, pęcznieje i wzbija się purpurowa łuna. Rozpalone na szczytach kredowych wzgórz ognie będą płonęły przez całą dzisiejszą noc, jutrzejszy dzień i jutrzejszą noc, aż zgasną w poniedziałek o świcie, kiedy zacznie się zwykły saliński dzień, wypełniony jazgotem chłopskich furek na kocich łbach, stukotem rybackich choliarów na rzece i bełkotem pijanych gospodarzy pod lokalem zbiorowego żywienia numer jeden. Tymczasem Salinianie dostali lekkiego pomieszania zmysłów na tle historycznym. Siedząc w oknie po sterunku, zastanawiałem się, z jaką łatwością im to przyszło, skoro od lat dziesięciu nie można rozebrać jedynej ruiny domu, sterczącej naprzeciwko pomnika bohaterów walk o wolność. Nawet upał, o stopień nie mniejszy w nadchodzącej nocy, nie potrafił złamać uporu mieszkańców. Rozpinają transparenty, ustawiają ścięte, Bóg wie po co, chojaki tworząc bramy triumfalne, szorują ulice, Gdyby tak co dzień, wreszcie, co szokuje przybyszów z letniskowych miejscowości nad morzem, zajeżdżają ciężarówkami z napisem. Zimna woda. Przez całe popołudnie miasteczko biega tam i z powrotem. Onduluje głowy, prasuje spodnie, szyje kostiumy, gra na trąbach, uczy się przemówień, zakłada firanki, a nade wszystko drży z niepokoju. Ma ponoć przyjechać sam przewodniczący wojewódzkiej rady. Tymczasem sprawczyni lego Rozgardiaszu, pani doktora łucja Romentalerowa, siedzi w fotelu i płacze. Tak, płacze, ociera łzy, oczy, okulary, łuka, wstaje, siada z hukiem, a wreszcie nie wytrzymuje napiętego milczenia major żyły i krzyczy: Musicie ją zwolnić. Musicie i to natychmiast. Nie, odpowiada major żyła ze spokojem Rzymona słupnika. Pan wie, co to znaczy? Sabotaż państwowej imprezy. Major Żyła nawet nie odpowiada. Rozpina jeszcze jeden guzik w marynarce. Najpierw ten wirta. Potem Marcelina. Nie. To skandal. Wyłaży z okna. Co najpierw ten wirta? Pan nie wie. Pani Łucja jest szczęśliwa, że znajduje słuchacza. Więc doskakuje do mnie i patrzy mi głęboko w oczy. Odmówił udziału w naszej imprezie. Tak, tak, niech pan nie udaje zdziwionego to też wasza sprawka zabroniliście mu. Tak. Niech się pani uspokoi nikt i nic nikomu nie zabraniał. Akurat dotąd wszystko było w porządku. A tu nagle dziś przychodzi do mnie doktor Kamieniecki i mówi, że profesor nie wystąpi jako główny kapłan, że powiedział, że to pośmiewisko z nauki i że on, Kamieniecki, będzie tym kapłanem mścicielem. Kim? Mścicielem od Trzygława. Kamieniecki, kapłanem. Taki konus. Koniec świata. Rzeczywiście, mówię siląc się na spokój. Więc zwolni pan Marcelinę? Ona ma być słowiańską dziewicą i nieść ofiarę. Nie zwolnię. Zbrodniarz, woła Romentalerowa i trzaska za sobą drzwiami. Wariatka, odpowiada ponuro major Żyła. Masz coś do picia? Zimna woda będzie dopiero jutro. Możesz dostać dużą kawę. I co jest z tą Warszawą? Sobota. Stęsknieni mężowie okupują linie. Zawsze tak jest w lecie. Raz, pamiętam, czekałem na połączenie do rana. Trzeba było z komendy, dalekopisem. Wchodzi Ligenza i melduje, że doprowadził Marcelinę chwościk. Dawaj, mówi ponurym głosem żyła, a ja znowu włażę w okno. Leciutki wiaterek kołysze gałęzie drzew i jest mi trochę chłodniej. Na ulicy wciąż wędrują grupki turystów, z gospody niosą się inki harmonii i śpiew podpitych rybaków. W plamie żółtego światła widzę, jak z domku stacji archeologicznej wychodzi profesor Wirta, a za nim, niemal uwieszony przy jego ramieniu, doktor Kamieniecki. Wirta gestykuluje gwałtownie, jest bardzo niespokojny, opędza się od historyka, który zabiega mu drogę. Znikają za narożnikiem domu w którym mieści się apteka i dopiero wtedy spostrzegam że w domku archeologów w pokoju derkacza świeci się światło ale oto i on sam opiera ręce o framugę tym swoim zwyczajem wygląda na ulicę w stronę w której zniknęli wirta z kamienieckim nagle andrzej odskakuje od okna gaśnie światło w pokoju wraca jestem tak pochłonięty obserwacją Iż nie słyszę, o czym rozmawia żyła z Marceliną. Andrzej wciąż tkwi w oknie, widzę białą plamę jego koszuli. Potem znika i znów go widzę. Wychodzi z domku, w ręku torba, duża płócienna torba, z którą wędruje na wykop. Derkacz chwilę patrzy w stronę, gdzie zniknął Wirta, i zawraca w przeciwnym kierunku. Biegnę do sekretariatu, tylko kątem oka łowiąc płaczącą Marcelinę. Ligenza. Plutonowy wstaje, ociera twarz. Ta jest obywatelu poruczniku. Ligenza, pójdziecie za derkaczem. Ale tak, żeby mi. Poszedł na lewo. Rozumiem, inteligentnie, przerywa mi Ligenza i odchodzi jak mokry kot. Potem odprowadzam Marcelinę i układam się w półleżącej pozycji i w fotelu który pachnie molami i naftaliną. I co? Nic, mówi z niechęcią żyła. Powiedziała, że pierwszy raz sztyletu nie brała, że brała tylko tamte drobiazgi. I co jest z tą cholerną Warszawą? Zdążysz, droczy się żyła. Zdjął marynarkę. Pod spodem nosi gimnastyczną koszulkę w rzadką siatkę przez którą przeciskają się gęste włosy na piersiach. Ciało ma mocne i błyszczące od potu. Nic nie rozumiem z tej twojej kombinacji. Całe szczęście, że w poniedziałek siada na tym prokuratura. Aha, zapomniałem ci jeszcze powiedzieć, że ten bank będziesz robił z prokuraturą. Stary mi mówił. Właśnie dzwoni Warszawa. Oficer z Departamentu Śledczego prosi żyłe. Który nosowo potakuje przez cały czas relacji tamtego i ani spojrzy na mnie, chociaż ja nadstawia muszu i staję na palcach. Jestem dużo niższy od majora. Wreszcie żyła mówi dziękuję i odkłada słuchawkę. Długo patrzy na mnie, po czym powiada. Duża rzecz. Mów. Duża rzecz. Cholernie duża rzecz. Twój doktorek wybiera się w odwiedziny do szanownej małżonki, pani Anny Kamienieckiej, której nie widział od piętnastu lat. Nie. Przykro mi, ale twoja koncepcyjka, zdaje się, wzięła w łeb. Tak, tak. Nie martw się. Jest jeszcze coś, co ciebie piekielnie ucieszy. Mów. Pan doktor Kamieniecki trzykrotnie pisał do niejakiej ermy Fralochm w upsali. Niestety, nie wiedzą o czym. To było po zabójstwie czy wypadku Fralochma tutaj. Nie? Tak. Poza tym, mała ciekawostka, Andrzej Derkacz złożył podanie o paszport do Szwecji. Koniec świata. Poderwałem się z fotela. Zgadzam się. Czyli wszystko jest znowu w porządku, obywatelu poruczniku. Tak czy nie? Chyba tak. Żyła ułożył się na kanapce i sięgnął po piwo. Skoro tak, to pilmy telurę, a ty opowiadaj o Trzygławie. Ciekawi cię to jeszcze. Powiedziałeś, że to bzdura. Żyła kokosił się na kanapce, zł buty, przysłonił lampę płachtą gazety. Oczywiście, że głupia, ale ja cholernie lubię takie historie dla młodzieży. Gadaj, ale bez nieboszczyków, czysta historia jak na lekcji. Więc, zawahałem się i spojrzałem w ciemne kwadraty okien, w których tliła się łuna dalekich ogni nad rzeką. Więc, starosłowiański saliński Bóg Trzygław rządził trzema żywiołami wodą, powietrzem i ogniem. Kiedy o tym dowiedziałem się z opracowań naukowych, przyszło mi na myśl, to znaczy skojarzyło mi się, że siły, którymi działa Bóg Trzygław, odpowiadają chronologii i faktografii wypadków w Salinie. Posłuchaj tylko, Fralochm to nie w rzece, w wodzie, ludzka ginie od trucizny. Trucizna zaś, tak kojarzyłem, to przecież zaraza, złe powietrze. Brakowało mi tylko ognia. I oto mamy ogień. Jest ogień. Są ognie w dniu święta Trzygława. Więc ktoś trzeci musi zginąć od ognia, od trzeciego żywiołu, którym włada Trzygław. Rozumiesz? Nie. Żyła poruszył się leniwie na kanapce. Potem odrzucił butelkę. Nie rozumiem. To są banialuki, a nie dowodzenia śledcze. A poza tym nie lubię nieboszczyków. Masz opowiadać historycznie, bez trupów albo cisnę butelką. Opowiadałem więc o wczesnośredniowiecznym sali nie tak długo, a ucichł gwar miasteczka i przygasły ognie na rozgwieżdżonym niebie. Do pokoju wszedł zmordowany ligęza. Usiadł ciężko i powiedział Jest na torfowisku. Tam gdzie wtedy. Co robimy? Nic. Czekamy na trupa numer 3, powiedział Żyła. Przez okno walił stężony gwar. Tysiące turystów, przybyłych na trzygławowe igryce burzyło spokój miasteczka. Do widowiska nad brzegiem rzeki brakowało jeszcze paru godzin, a już cały stok pod podkatedralny obsadzony był kolorową ciżbą ludzką. Major Żyła zamknął okno z niesmakiem. Obłęd, powiedział. Na całe szczęście, odparłem i powiedziałem do ligęzy. Zawiadomiliście magistra Derkacza? Jest już w sekretariatę. To proście. Andrzej wszedł jak zwierzę, łypiąc na boki i węszące, skąd padnie cios. Miał na sobie czyste, wyprasowane ubranie. Tylko wymęczona twarz wskazywała, że noc spędził na torfiastym uroczysku. Dlaczego? Ba. Tego mogłem się tylko domyślić. Kazałem mu siadać, lecz nie zrobił kroku naprzód. Wezwano mnie. Chciałbym wiedzieć, po co powiedział. Nie wezwano, tylko proszono. A po co? Zaraz się dowiesz. Panowie się znają? Major żyła wstał, ale derkacz skinął mu tylko głową i usiadł na brzeszku kanapy jak uczniak, wysuwając złożone na płask dłonie. Patrzył na nas, jakbyśmy byli nieobecni. Mamy pytanie, rzekłem. Powiedziała mi doktor Romentalerowa, że bierzesz udział w dzisiejszym widowisku. Jeśli tak, to chcielibyśmy prosić cię o pomoc. Pomoc, uniósł brwi. Nic już nie mogę. Ona nie żyje. Odwrócił twarz do okna. Zaczyna się, pomyślałem z trwogą i powiedziałem: Właśnie dlatego chcemy prosić cię o pomoc. Bierzesz udział w widowisku jako wódz Wikingów atakujących miasto na łodziach, tak? Mówiła mi doktor Romentalerowa. To jest trochę niepoważne, ale w odróżnieniu od profesora uważam, że wyjąkał, a ja przerwałem. Rozumiem, uważasz, że wniesiesz swój wkład w upowszechnienie kultury Powtórzyłem dokładnie to samo, co w imieniu archeologów powiedziała pani doktor na przedpołudniowym wiecu na rynku. Można tak to nazwać. A więc zgoda. Zawołał major i klasnął w dłonie. Kawa. Piwo. Dziękuję. Piłem już kawę. O co chodzi? Wiem, że jesteś odważny. Przysunąłem się do derkacza który dopiero teraz spojrzał z zainteresowaniem. Wiem o tym, Andrzej. Chcemy, abyś zaraz po wylądowaniu na brzegu, zaraz po tym jak się zacznie cała heca, zniknął. Po prostu, żebyś sobie poszedł. Nie rozumiem. I tak nie miałem zamiaru brać udziału w bijatyce. To dobre dla studenteri, dodał. W roli obrońców miasta miały wystąpić trzy drużyny harcerskie obozujące w pobliżu Salina, zaś w roli napastniczych wikingów akademicy z ośrodka sportów wodnych. Nie rozumiem, dlaczego mam sobie pójść. Chcę trochę pooglądać. Uśmiechnął się niespokojnie. Musi pan natychmiast zniknąć. Zaraz po tym wszystkim, powiedział major Żyła i podniósł się z biurka. Dlaczego? Ale dlaczego? Głos Andrzeja stał się zadziorny. Nie lubił żyły, mnie zaś przestał ufać. To było widać. Dlatego, że zostanie pan zabity. Zabity zgodnie z tezą swego przyjaciela, huknął major i pokazał na mnie. Żartujecie. Andrzej popatrzył wesoło i nagle twarz zaczęła mu się zmieniać, aż przyoblekła się w grymas strachu. Nie. Tak, powiedziałem twardo. Nie, krzyknął już nie on sam, lecz jego strach. Dlaczego mam być zabity? Kto chce zabić? Poderwał się z kanapy i złapał mnie za ramiona. Otrząsnąłem się. Siadaj, jeśli nie będziesz nas słuchał, zostaniesz zabity. Zginiesz jak fraloch, jak Rudzka, Tylko, że tym razem rozwalą ci czaszkę paroma kulami. Rozumiesz? Teraz ja go trzymałem za ramiona. Chciałem, żeby się bał, żeby to zobaczył choć przez jedną mikrosekundę, ale on uśmiechnął się nagle. Nonsens, dlaczego chcą mnie zabić? Spojrzałem pytająco na majora. Kiwnął głową, nie patrząc. Dlatego, że wiesz, kto skradł złotego konia, powiedziałem. Że ja wiem, ależ ja wcale nie wiem. Wiesz, tylko sobie tego nie uzmysławiasz. Ty pierwszy o tym wiedziałeś. Zresztą to nieważne. Masz tak zrobić, jak ci mówiliśmy. Jak tylko wylądujesz na brzegu, natychmiast uciekaj. Najlepiej. Do stacji spojrzałem na majora. Zaprotestował przecząco głową. Najlepiej to do tych szkieletów, obywatelu poruczniku, wtrącił ligenza. Tam jest pusto i ciemno. Spojrzałem na sierżanta z wdzięcznością. Pomysł był wręcz wyborny. Nagle jeszcze raz ujrzałem całą scenerię cmentarzyska kopce z nagimi szkieletami, czaszki z pustymi oczami pustka. Tak, na cmentarz nie, nie pójdę. Chcę? Muszę wiedzieć. Co to za mistyfikacja? Mam dość tych komedii. Zabić. Kto? Milczeliśmy bezradni. No, kto? Ty? Chcą cię zabić. Zabiją cię. Jeśli nie posłuchasz, powtórzyłem. To jest bezosobowo. Zabić. Kto? Doktor Romentalerowa zaśmiał się. Milczeliśmy. Profesor Wirta. Milczeliśmy. Doktor Kamieniecki? Milczeliśmy. A więc jest ktoś obcy? Tak. Jest ktoś obcy? Duch. Andrzej, nie powiemy ci, gdybyśmy powiedzieli, nigdy nie odkryjemy mordercy doktora Fralochma. Skoczył z kanapy. Co? Tak. Mordercy doktora Fralochma, który zginął zamiast ciebie. I mordercy. Zrobiłem pauzę. Nie mów. Powiem. I również mordercy magister Doroty Rudzkiej. Tak, Andrzej. Cisza trwała długo. Słyszeliśmy przyspieszony oddech derkacza, który oparty rękami o framugę okna, kręcił głową. Wreszcie wykrztusił. Chcę żyć. Nic się panu nie stanie. Tamten nie pociągnie nawet za ust, powiedział żyła. Chcecie, żebym był przynętą? Tak, powiedziałem cicho i derkacz odwrócił się gwałtownie. Dorota by się nie wahała. Co mam więc robić? To, co ci powiedzieliśmy. Dobrze. Dziękuję ci. Wyszedł, lecz nim zamknął drzwi. Zapytał Czy ja go zobaczę? Będziesz pierwszym, któremu spojrzy w oczy. Odparłem. Wcisnął głowę w ramiona i zaraz się wyprostował. Zamknął drzwi delikatnie, jakby w obawie przed najdrobniejszym dźwiękiem. Major przestał bębnić w blat biurka. Dopiero teraz spostrzegłem, że robił to przez cały czas rozmowy z berkaczem. Amfiteatr pod katedralnych ruin rozświetlały tylko nieliczne żagwie, wetknięte w wysokie maszty. Mrowie głów stopiło się w jedną ciemną, ale za to ruchomą plamę, z której bił nieustanny krzyk i jazgot. Chwilami z bełkotliwej masy dźwięków wzbijał się pojedynczy głos, lecz natychmiast tonął, jak to nie głos w huczącym morzu. Najefektowniej prezentowała się naturalna scena, uformowana na długim pomoście z bali do którego zazwyczaj dobijały rybackie kutry i bojery, a na którym dziś miano odegrać salińskie widowisko. A więc za szerokim wałem z kamieni i gruzów, pozostałość po bunkrze, kryło się teraz ze stu białych przebierańców w pociesznych hełmach z tektury, z łukami i dzidami, wokół rozpalonych ognisk fikało ze dwa tuziny półnagich dziewcząt, którym przypadła rola słowiańskich westalek, służebniczek Boga głowa. Z góry katedralnej wszystko to sprawiało wrażenie nie tyle teatru, co najprawdziwszej rzeczywistości wieku dziewiątego, bowiem w ciemnościach i blaskach skwierczących ognisk poginęły akcesoria współczesności, resztki dźwigowej konstrukcji, radiowozy, wózki z lodami. Nagle na drugim brzegu rzeki strzeliło sześć czerwonych słupów. W strażnicy mostu zapalili ogniska. Tłum zawył z zachwytu i zamarł. Bo oto daleko, w ujściu rzeki, zapłonął rząd nowych sześciu ognisk. I jeszcze sześć na wzgórzu odległym od Salina o jakiś kilometr. Buchnęły nowe ognie, na lewo i na prawo. Stojąc z żyłą i na gruzach zwalonej fasady katedry, miałem wrażenie, że całą wyspę otoczył mur ognisk. I naraz zrozumiałem, że to sygnał. Tak, przecież tysiąc lat temu w ten sam sposób nadmorskie strażnice plemienia Salinian nalarmowały gród o nadciąganiu normandzkich flotyni. Byłem pełen podziwu dla organizatorskiego kunsztu Roman Na zboczach zerwały się oklaski. W dole, przy dźwiękach harcerskich piszczałek i śpiewów rozpoczęły się pląsy. Major pociągnął mnie za rękaw. Idziemy. Już czas. Potem się nie dopchamy. Nim połknął nas tłum, jeszcze raz zapytał. Jesteś pewny, że on pójdzie za derkaczem? Teraz musi. To jedyna jego szansa. Strzeli i wróci w tłum. Nigdy więcej nie znajdzie takiego alibi. Nigdy. A on musi to zrobić. No, to naprzód. Ligenza, ty pilnujesz wozu. Patrz na mnie. Będę za Kamienieckim. Jasne. Jasne. Rozstaliśmy się tuż przed linową barierą odgradzającą tłum od brzegu. Dziewczęta w białych kusych szatkach rozbiegły się od ogniska i nagle zobaczyłem, że tuż nad płomieniem przefrunął jak duży ciemny ptak, chłopiec uzbrojony w dzidę. Za nim drugi, trzeci. Płomień bił wysoko. Amfiteatr eksplodował oklaskami. Duży numer, poruczniku, co? Odwróciłem się. Koło mnie, wsparty o ramię upozowanej na Julietę Greco-dziewczyny, stał chłopak w sztruksowych spodniach. Na piersiach trzymał wielkie pudło kodaka z fleżem Cybis. Ekspres z Bałtycki, przedstawił się. Jacek Cybis alias Juliusz Cezar, ojciec Wirgiliusz i Iwan Groźny. Pan porucznik pamięta? Ach, to pan. Pan te informacje. Pan złapałem go za rękę, a on nasłonił aparat. Zgadzało się? To się cieszę. Tak. No, nie wszystko. Ale niech mi pan powie, jak pan wpadł na ten turystyczny pociąg o 23:40? Proszę pana, ja panu mówiłem, że ja mogę dużo wiedzieć, jak mi się chce. Taki zawód bo dała. Ale patrz pan, odskoczył i wycelował aparat w białą postać starca, który nagle wynurzył się z ciemności. Jacek, oddaj panu papierosy. Te, co wypaliłam zawołała dziewczyna. Lecz chłopak składał się już do następnego strzału. Flesz błyskał raz po raz tuż przed twarzą starca z białą brodą. Ten zaś szedł przez ciasny szpaler dziewcząt, zawodzących cienkimi głosikami jakąś pieśń. Która mogła być prawdziwa, gdyby wszystko wokoło było rzeczywiste. Starzec wzniósł ręce do kopuły czarnego nieba i zawołał głosem doktora Kaminieckiego. idzie mściciel, idzie mściciel. Chóry białych dziewcząt po trzykroć powtórzyły wołanie kapłana Kamienieckiego. Powtórzyły megafony, gdzieś w pierwszym rzędzie krzeseł, ustawionych dla oficjalnych gości. Brzęknęło parę serdecznych śmiechów, które zaraz zdławiono głośnym psykaniem. W górze, na amfiteatrze, wśród tysięcy twarzy leżało ciężkie milczenie. O mam, widziadło, zbiorowa halucynacja tłumu, myślałem szybko. Obok mnie, z rozwartymi ustami, stał posterunkowy Potocki. Przepatrzyłem rzędy krzeseł. Parę nieznajomych twarzy, ktoś z województwa, biała maska romen talerowej. Zobaczyłem wirtę. Pochylał łysą czaszkę do kogoś z medalem w klapie i pokazywał na kamienieckiego, który teraz ujął Żagiew w prawą rękę. Z lewą ręką na piersiach szedł w stronę czegoś ciemnego, a ustawionego w głębi pomostu, między wysoką ścianą zmurszałych pali kutrowej przystani. Chór zaśpiewał żałośnie, znowu poderwali się wojownicy z dzidami i kołem otoczyli ognisko. Amfiteatr milczał. Nagle kamieniecki krzyknął. Mścicielu, pokaż twarz. I cisnął płonącą żagiew. Trysnęło miliardami i z buchnął płomieni na kopcu gałęzi. Potem reflektory chlusnęły strugami światła i w powodzi barw ujrzałem coś, co ścięło mi mięśnie twarzy. W kopany w ziemię stał posąg Boga Trzygława. Bal, wysoki na jakieś trzy metry, nosił ślady jeszcze świeżej farby, ale twarz bóstwa ledwo zanotowana w rysunku. Sprawiała wrażenie czegoś najbardziej autentycznego. W ciemnych prostokątach boskiego oblicza bielały same źrenice, duże, patrzące na rzekę, na tłumi i kapłana. No, jak? usłyszałem za sobą głos majora. Czekamy. Miałeś rację. Ten kamieniecki to duży aktor. Wirta zapytał. Jest tam, w pierwszym rzędzie. — Odszedł bez słowa. Megafony zapowiadały, że teraz odbędą się wróżby na intencje pomyślnego starcia z nadciągającymi z morza wikingami. Amfiteatr bił brawo. Posterunkowy Potocki spędził lodziarza za linową barierę i powiedział Semfazą. Ale przylejemy tym Germanom, co, poruczniku? Widowisko przestało być zabawą tłumu. Ksiądz proboszcz saliński klaskał z płomieniem w oczach. Raz po raz nachylał się do dwóch szpakowatych panów w sportowych marynarkach i szortach. Wspaniałe widowisko, łowiłem głos proboszcza. Zaiste, wspaniałe. Czy nie sądzą wasze wielebności, że słowianie, prawdziwie katolicki naród, te śpiewy, mój Boże, nie mogłem pozbyć się uczucia ironii? Dwa tygodnie temu miotał na archeologów przekleństwa. Wielebności w szortach też biły brawo. Kapłan Kamieniecki znowu ukazał się na brzegowej scenie. Tym razem przyjmował z rąk dziewcząt gliniane misy i ustawiał je koliście wokół posągu trzygława spowitego w szarych dymach jałowca i marzanny. Potem gwizdnęły piszczałki, zadudniły bębny i zwarty tłum młodocianych wojowników rozsunął parkan włóczni. Na pomost, prowadzony przez krępego chłopaka, wkroczył stępa czarny koń w złocistym czapraku. Amfiteatr zawył. Nie czas było na zbieranie rozbieganych myśli, bo już pomocnik kapłana układał na drewnianym pomoście dziewięć włóczni. Już za turkotale bębny, dymy kadzideł spowiły posąg po białe źrenice. Ogniska trzasnęły w seriach rzucanych gałęzi. Święty koniu. Złoty koniu Boga trzy głowa, gdy ogień buchał twych stóp zaklinamy cię na dobre i na złe, na minione i na przyszłe, na noc i dzień, na trzy moce, wodę, ogień i powietrze, na ziele dziewanny, powiedz Salinowi prawdę jedyną. Megafony ustokrotniły wołanie białego kapłana, głos poszedł po rzece i pękł w ścianach rozstrzelanej katedry, między górą wisielców, górą szkieletów. Aż utonął w poszarpanych zakosach sosen nad brzegiem morza. Koń, szarpnięty za uzdę, poszedł za kamienieckim. Zrazu opuścił łeb, zastrzygł trwożnie uszami, ale głaśnięty ręką kapłana po nozdrzach, uspokoił się i postawił kopyt tuż za pierwszą włócznię. Tłum odetchnął i zamilkł. W rzędach, na dole, posypały się drobne głosy, ale zaraz ścichły. Bo znowu zadogały werble, i kapłan szarpnął łzdę. Czarny koń przeszedł drugą włócznie. Gra, gra, sukinsyn, szepnął za mną major. Widziałeś coś takiego? O tym nawet nie piszą w kryminalistyce. Powiedziałem tym samym szeptem: Prawda? Nie chwal się. Pogadamy na tranem. Jeśli dożyjesz, oczywiście. Major zniknął za barierą. Boi się. Pomyślałem nie bez satysfakcji i zaraz spoconą ręką prześlizgnąłem po kolbie pistoletu. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła dwunasta. Jak to długo potrwa? Koń przeszedł już trzecią włócznie. Nie trącił. I teraz amfiteatr skandował, zachwycony, jak na boisku. Cztery i pięć. Przejeść. To stało się przy ósmej włóczni. Czarny koń potrząsnął łbem i prawym kopytem zawadził przedostatnią wróżebną włócznię. Amfiteatr jęknął czarną rozpaczą, kamieniecki błazeńskim gestem rozłożył ręce, gdy nagle, zza bariery, przedarł się człowiek w ciemnym ubraniu, wysoki, górujący nad aktorami nagłą czaszką. Wirta podbiegł do kamienieckiego, który skulił się tracąc w sekundzie cały mitologiczny kształt sprzed minuty. Usłyszałem strzępy zdań, które tam padły, bo już do wirty podskoczyło paru osobników i niemal siłą, wśród zrywających się gwizdów w amfiteatrze, odciągnęli profesora do krzeseł. Jak śmiał! Jak śmiał! Panowie rozumieją, nauka! Pośmiewisko! Przecież mówiłem! Ktoś podawał profesorowi szklankę z wodą. Przewodniczący Rady i Romentalerowa wachlowali archeologa chusteczkami. Czy pan rozumie, że może być nieszczęście? wołał Wirta. Pani Lucio, proszę wyjaśnić. Pani Lucio. przecież koń potrącił włócznie. Potrącił włócznie. Zawsze na nieszczęście. W 870 roku naszej ery. Na propozycję odwiezienia do domu Wirta zaprotestował z równą gwałtownością. Pił szybko wodę, podawaną mu usłusznie przez Romę Talerową, która głośno objaśniała pobliskie rzędy o istocie salińskiej wróżby, ale zaraz ucichła, bo zerwały się brawa na widok rakiet pękających za rzeką. To zapowiadano o zbliżanie się floty Wikingów. Amfiteatr już mruczał, pomruk narastał, aż stał się jednym rykiem. Spod mostu wysunęły się łodzie z pochodniami. Szły równo po trzy. Dwanaście łodzi, sto cztery wiosła rytmicznie odwalały gęstą wodę. Nad burtami tkwiły okrągłe tarcze i las włóczni. Na dziobach półnadzy, w dziwacznych hełmach, dowódcy z pochodniami w podniesionych wysoko rękach. Pękł wrzask. Pochodnie poleciały do wody i łodzie na jeden kapitański okrzyk zawróciły o czterdzieści pięć stopni i poszły dziobami do pomostu, skąd już, w potężnym krzyku amfiteatru, leciały na napastników pecyny ziemi. Andrzej Derka czmignął mi tylko w skróconej skokiem sylwetce. Przepadł, nim zdołałem ogarnąć całość pomostu. Tam łomotały już dzidy, zwalano się do wody. Obrzucano ziemią, tłuczono po głowach pałkami tataraku. Salinianie piszczeli z radości na widok wywróconej łodzi, amfiteatr wył. Ogniska wzniecone przez obrońców zawiły oczy wikingów i nagle, gdy klęska normandzkich zbójów zdawała się zupełna, nagle wśród krzyków runął w ogień posąg czarnego boga, podparty ramionami sprytnych napastników. Iskry jak złocisty płaszcz przysłoniły scenerię. Chociaż ja wpatrzony byłem tylko w jedno jedyne miejsce. Amfiteatr już gotował się i pojedynczymi grupkami przemykał w sukurs obrońcom Salina. Porządkowi i milicja tonęli w napierającym tłumie i rejwachu. Gdzie Kamieniecki wyknął mi nad uchem żyła. Obejrzałem się strofogą. Tam. Był pod posągiem. Widziałem go przed sekundą. Deszcz iskier opadał wolniutko. Zerknąłem na pierwsze rzędy. Tam już się podnoszono do wyjścia, torowano sobie łokciami drogę, pchano się wśród nawoływań milicjantów, otwierających przejście dla urzędowych gości. Wirty nie było. Nie było również romantalerowej. Major dreptał niespokojnie, na próżno usiłując przebić się w stronę zwalonego posągu, który zaczął już płonąć w skwierczących trzaskach olejnej farby. Twój pomysł, cholera, wrzasnął major i pchnął mnie do przodu. Wal na cmentarz. Dam sobie radę i pożeglował przez tłum salińskich niedobitków. Na scenie pojawiła się orkiestra, w megafonach zadudniła perkusja. Wygrzebałem się z tłumu pod konstrukcjami zwalonego dźwigu. A potem, nabrzeżem, dotarłem do mostu, gdzie według planu czekać miał Ligęza. Gwizdnąłem, zjawił się jak kot. Przedu? Jakieś pięć minut temu. Zdążymy przed nim? Musimy. To jedź. Tatra poderwała się z miejsca i na przygaszonych reflektorach wskoczyła po ty górę. Z daleka bębniła muzyka na nadrzecznym bulwarze. Ligenza zgasił światła i tylko księżyc prowadził nas w stronę ciemniejącej góry szkieletów. W głębi Doliny Grobów leżała cienka smuga księżycowego światła. Z góry widziałem tylko tamte prostokątne kopce, na których spoczywały ledwo domyślne kości. Zostałem sam. Księżyc zawalował między dwoma chmurkami i znikł. Ile to może potrwać? Dziesięć minut? Dwadzieścia. Przyjechaliśmy okrężną, ale za to gładką, drogą. Derkacz szedł natomiast wzdłuż brzegu rzeki. Tak przynajmniej twierdził Ligenza, któremu kazałem zatrzymać się za ostatnimi płotami miasteczka. Wcisnąłem się we wnękę utworzoną przez wykopane w skarpie schody. Załom dobrze uklepany ziemi stanowił wyśmienitą kryjówkę, chociaż ograniczał pole widzenia. Mogłem tylko słyszeć i widzieć tego który zjawi się na górze, w wejściu. Byłem sam. Luna ognisk powoli przygasała. Po drugiej stronie rzeki, sądząc, z nagłych błysków ognia, próbowano jeszcze podtrzymać płomień, ale po kilku długich chwilach i tam złagodniał blask. Księżyc opuścił dwie chmurki, plączące się wśród gwiazd i cienką, stróżką srebra oświetlił kwadratową dolinę grobów. Wtedy usłyszałem człapanie. To musiał być derkacz. Chyba, że ten, którego oczekiwałem, wyprzedził swą ofiarę. Teraz z miałkim chrzęstem zaczął sypać się żwir. Glina, ciągle w tej okolicy wilgotna, cmoknęła parę razy pod stopami idącego. W prostokącie schodów stanął Andrzej. Twarzy nie widziałem, ręce trzymał w kieszeniach, wiatrówka sprawiała, iż cała postać Derkacza wydawała się bardziej barczysta, niż była w rzeczywistości. Derkacz zrobił krok naprzód i stanął. Andrzej, zejdź, powiedziałem szeptem. Stłumił okrzyk i postąpił o krok. To ja. Nie bój się. Gdzie jesteś? Zejdź niżej. Jakieś cztery stopnie niżej i stań. Czekaj. Żeby mnie widział? Tak. Mam się odwrócić twarzą? Jak chcesz. Odwrócę się twarzą. Czy mam zapalić papierosa? Idź już. Idź. Schodził po wąskich stopniach, rozglądając się na boki. Zniknął mi z pola widzenia, ale zaraz usłyszałem trzask zapałki i zobaczyłem drobniutkie błyśnięcie. Po gliniastej ścianie przeleciała nikła smuga odrzuconej zapałki. Zgasła. To trwało długo. Za długo. Liczyłem ogniki za każdym razem, gdy, wtopiony w ciemność piaszczystej klatki, derkacz zaciągał się papierosem. Powinien zapalić drugiego. Koniecznie zapalić drugiego papierosa. Albo palić wolniej, żeby tamtenę zobaczył. Koniecznie musi zobaczyć. Tym razem to nie było człapanie, lecz mocne stąpanie człowieka który umiał chodzić po górach. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszedł na wyrąbane schody, lekko pochylony, tak, że całą postać ujrzałem niejako w skrócie. Był zmęczony i oddychał szybko. Pochylił się jeszcze bardziej, jakby nad nim zawisł niewidzialny dach, i powiedział: To pan, co pan tu robi, panie Andrzeju. Wstrzymałem oddech, cały napięty do skoku. Czekam na pana, padło z ciemności i jednocześnie usłyszałem znajomy trzask, lekki jak uderzenie płytki metalu. Skoczyłem z wyciągniętymi rękami wprost na postać zgiętą przy gliniastej ścianie. Trafiłem. Prawa ręka spadła na twarz tamtego, lewa zaś domacała się przegubu ramienia i zatrzasnęła niczym imadło. Ganek schodów pękł w huku wystrzału i na ułamek sekundy stanął w żółtym ogniu. W glinę pacnął pistolet. Andrzej. Jestem, posłyszałem za plecami. Człowiek, którego trzymałem, szarpnął się raz, drugi i omdlał w uścisku. Wykręciłem mu ramię do tyłu i przedusiłem kolanem do gliniastej ściany. Potem zamknąłem kajdanki i powiedziałem. Rajmundzie Wirta, jest pan aresztowany. I nim odstąpiłem o krok, aby się przyjrzeć wciśniętemu w gliniastą wnękę profesorowi, w prostokącie schodów wyrosła nowa postać i zachichotała głosem kamienieckiego: Przecież mówiłem, że pan jest w błędzie. To wcale nie Rajmund Wirta. Skieldung dung, ha. cha, ha.